Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski, nie mylić się z piątką. Zibi się czasami pomylił, za co bardzo przepraszam kibiców, ale wiecie, Zibi zakręcony, nie? Tu konkursy, tu jeszcze coś innego, tu mecze, tu wpisywanie wyników. Brawo, wygrali się w ostatnim meczu po emocjach z Katowicami, a wiecie, że Katowice to licząca się drużyna w kraju, to jest... Prawdopodobnie będą się bić o mistrza Śląska, to nie jest byle co, to jest wielkie województwo, duże szkolenie. W Katowicach jest, słuchajcie, około 30 drużyn. Tam jest 300 dzieci w szkoleniu od małego do dużego. A wy takie malutkie miasteczko dzisiaj wygraliście. To życzy decydującego kosza. Te osobiste. Na koniec. Adrian, za każdego osobistego naklejka dla ciebie. Dziękuję. Bo te osobiste zdecydowały chyba. I tam chyba jeszcze przechwyt był, nie jakiś decydujący. Twój przechwyt. Ty zostałeś dzisiaj MVP, pokaż co dostałeś od Zibiego. Spodenki i jeszcze koszulka, o, Basket Campu, brawo. A wy będziecie pracować i jeszcze nieraz pokażecie, a jak tam w Wielkopolsce, kto najsilniejszy? My! Macie okazję komuś podziękować, pozdrowić kibiców, dziękujemy, coś o sobie powiedzieć. Każdy ma mikrofon na 3 zdania, na 30 sekund. Proszę. Dziękujemy rodzicom za... Przedstaw się, podziękuj. Więc tak, dziękujemy rodzicom za ich pomoc, za ich zaangażowanie w kibicowanie nam. A, nazywam się Borys Szlachetka. Dziękuję kibicom za zaangażowanie, za kibicowanie i za wsparcie podczas meczu. Jestem Kuba Wierzyk, pozdrawiam mamę, tata, rodziców. No i dziękujemy kibicom. Nazywam się Igor, dziękuję rodzicom za tak wierne kibicowanie i że wytrwali do końca z nami. Jestem Filip Woźniak i życzymy rodzicom dobrego wszystkiego. Dziękujemy, że nam tak kibicowali dobrze. Jestem Mateusz Gostomczyk, pozdrawiam mojego wujka, moją mamę i moich dziadków i dziękuję za kibicowanie. Jestem Igor Kaczmarek. Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, dziadka, siostrę i dziękuję kibicom. I Dawida. Pozdrawiam wszystkich rodziców i dziękuję rodzicom, którzy wytrwali do końca i na wszystkich meczach byli. Nazywam się Maksymilian i dziękuję za wsparcie kibiców i pozdrawiam wszystkich oprócz Anwilu. Nazywam się Patryk, dziękuję wszystkim rodzicom, coachowi, naszemu trenerowi Tomaszowi Główce. A ja jeszcze się was na koniec zapytam, jak myślicie, kto wygra Krasnalaka, WKK czy Dziki? Dziki! Dziki! Nie będzie niespodzianki. Ja jestem za... A kto trzecie miejsce wygra? Korona. To wszystko się okaże. Ja jeszcze zrobię wam zdjęcie na koniec. Sportowy okrzyk. Raz, dwa, trzy! Czekajcie.